Zapewne każdy z nas, widzowie, kiedykolwiek chciał mieć swojego smoka, albo nie wiem, jak oglądaliście jakieś animacje, typu, nie wiem, jak wytresować smoka i tak dalej, to mieliście w głowie coś takiego, że kurde, ja to bym chciał mieć takiego swojego smoka, latać sobie na nim i generalnie, nie wiem, pożerać innych ludzi na przykład. W grze komputerowej oczywiście, widzowie. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zaczynamy grać sobie w symulator, który nazywa się Dragon Fighting Simulator. No i generalnie polega on na tym, widzowie, że jak widzicie, tutaj jesteśmy takim łucznikiem, no i najzwyczajniej w świecie możemy sobie właśnie mieć swojego smoka. Wy, widzowie, na samym starcie oczywiście stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem. No i napiszcie w komentarzu twój nick do Robloxa, bo pamiętajcie, że widzowie z grupy Rurujesz Jego dostają czasami Robuxy. Pamiętajcie, że są też tam koszulki za 10 Robuxów albo takie droższe, więc możecie sobie pokupować. A my, widzowie, zaczynamy grę. Jak widzicie, na początku musimy trenować sobie. Jesteśmy takimi, wiecie, pospolitymi łucznikami, którzy po prostu totalnie nic nie robią, tylko mogą bić sobie te do trenowania takie, no, co widzicie. I później, widzowie, staniemy się największymi jeźdźcami smoków. Jeśli, widzowie, chcecie serię w ogóle z tego trybu, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić tak z 5000 lajków. Myślę, że będzie spoko i będziemy sobie to nagrywać, bo nie widziałem, żeby w ogóle ktokolwiek na polskim YouTubie i chyba też zagranicznym to nagrywał, więc myślę, że będzie spoko, jeśli coś takiego sobie razem zrobimy i im więcej lajków, widzowie, tym więcej Robuxów muszę wydać. Zróbmy coś takiego, że każdy jeden lajk to pół Robuxa, więc powiedzmy te 5000 lajków, to w następnym odcinku muszę wydać 2500 Robuxów na ten tryb, więc zostawiajcie dużo lajków. No i generalnie, widzowie, co? Spójrzmy sobie w ogóle, co tutaj mamy w sklepie, bo tutaj gdzieś mamy na pewno jakiś sklep. O, tutaj mamy sklep. No i jak widzicie, widzowie, tutaj mamy Game Passy. Dwa razy więcej coinów. Ile to kosztuje Robuxów? Okej, 349. Możemy sobie to kupić na potrzeby pierwszego odcinka, widzowie, żeby dosyć szybciej nam to wszystko szło. Tutaj plus 4 Dragons Equip, Magnet, Auto Collector. Mamy tutaj, widzowie, jeszcze możemy sobie kupić coiny. Możemy sobie Auto Attack kupić. To do grupy musimy dołączyć, widzowie. Dobra, to zróbmy sobie to na szybko. I słuchajcie, widzowie, w takim razie mamy auto już atakowanie nasze. Jak widzicie, bardzo fajnie ono działa. Nie musimy sobie klikać zupełnie, bo po prostu cała animacja robi się za nas. Możemy sobie latać. Jak widzicie, dostajemy sobie pieniążki. Mamy rangę nob w tym momencie, ale nie ma co się dziwić, bo w sumie to jesteśmy nobami. Dostajemy też diamenciki. Zaraz sobie ogarniemy, po co one są i zaraz, widzowie, polecimy sobie po jakiegoś smoka. Teraz tak, mamy tutaj dwa razy gemy, damage. O kurde, dwa razy damage. Dobra, widzowie, kupmy sobie jeszcze dwa razy damage i mówię, dużo lajków, widzowie, kupujemy wszystkie game passy. Dwa razy damage się przyda, żeby po prostu szybciej nam tutaj wszystko szło, więc w tym momencie sobie klepiemy po dwa. No, w sumie nie idzie to nam jakoś wybitnie dobrze, ale zobaczmy w takim razie, widzowie, co tak na dobrą sprawę możemy sobie tutaj kupić. Możemy sobie kupić lepszy łuk. O, to rozwalamy już giga szybko. Możemy sobie kupić lepszy łuk, widzowie. Zobaczmy za ile. O kurde. Tu są ulepszenia. Ulepszenia, widzowie. Czyli na przykład za 500 gemów możemy sobie kupić więcej coinów i tak dalej. Więc w sumie spoko, dosyć spoko. Tu mamy smoki, widzowie. Tu mamy smoki. Pierwsze jajko tutaj mamy za robuxy, a tutaj mamy za 500 coinów. No trochę trzeba się postarać, żeby to dostać. Dobra, widzowie, w takim razie rozwalmy to wszystko szybciutko i zdobądźmy jak najszybciej to 500 coinów, żeby wam pokazać po prostu, jak wygląda ten smok. Przy okazji zobaczmy, czy w ogóle są jakieś boostery dodatkowe damage'a, albo nie wiem, jakieś game passy, coś takiego, znaczy game passy. Takie szybkie boosty. Tutaj mamy magnet, tutaj equip, no to nie, widzowie, nie mamy tego niestety, sadgę. No, myślałem, że się nam uda. Mamy tutaj double gemy, double damage, double coiny. Ej, ile to kosztuje, widzowie? Po 65. Dobra, ej, kupujemy jeszcze, widzowie, boosty dodatkowe i dzięki tym boostom, o kurde, double training. Dobra, widzowie, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy te boosty, odpalamy się, widzowie, wydajemy robuxy, żeby się odpalić totalnie. Bierzemy jeszcze to, widzowie, i w tym momencie będziemy tak odpaleni już od razu na początku tej serii, że to jest jakaś masakra, nie? Dobra, używamy, używamy. W tym momencie, widzowie, lecimy tutaj. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się z tym dzieje. Bam, bam, bam. Nie, no, na S. Dobra, bam, 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 bam. Teraz po 4, widzowie, nawalamy. Dobra, dostaliśmy jakiś prezent, zobaczmy. Okej, dostaliśmy damage boosta tutaj, więc no na razie się nam nie przyda. Double training, ale kurde, instant hatch, czyli te smoki trzeba wykluwać, widzowie. To nie jest tak, że wiecie, że one po prostu sobie dropimy i siema, tylko musimy o nie zadbać, pewnie musimy je nakarmić i tak dalej. To jest totalnie kozackie. Ej, to już mi się podoba, widzowie. Na razie rozwalmy sobie to do końca i zaraz sobie jednego smoka weźmiemy. Dobra, widzowie, rozwaliliśmy i idziemy po naszego pierwszego smoka. I swoją drogą widzę, że tutaj jest zakładka weapons, czyli mamy tam bronię. Teraz co? Mamy jajo smoka, widzowie, więc co się stało? Dobra, mamy jajka w takim razie. A, i teraz, widzowie, jak będziemy z tymi jajkami chyba latać i nawalać, robić damage, to one się nam będą wykluwać. Dobra, kupmy sobie broń może jakąś lepszą. Perry Bow? O kurde, ile to kosztuje? 15 gemów. No nie, no to jest jakieś giga drogie, widzowie. To jest naprawdę not worth. Dobra, zobaczmy, co te smoki nam na razie dają. Poza tym, że nic, musimy je po prostu wykluć, więc zobaczmy, czy one... Tak, widzowie, jeden hit powoduje, że one jakby, wiecie, one dostają sobie ten pasek życia. Więc w tym momencie wyklujemy sobie te nasze smoki, po prostu bijąc właśnie te pacynki tutaj. Ej, to jest mega fajny system, powiem wam szczerze. Już zaraz będziemy mieli nasze smoki wyklute. Będziemy mieli dwa
dwa smoki. W następnym odcinku kupimy sobie więcej slotów, żeby założyć ich jeszcze, jeszcze więcej, widzowie. O, tutaj butelkę sobie przesunę może. O kurde, mamy smoki, dobra. Continue, continue. Dobra, dostaliśmy jakieś smoki, widzowie. Teraz tak, ten ma plus 12 damage, plus 5 damage. Ej, ten był jakiś giga rzadki z tego, co widziałem. Co jest? Jak to szybko się... Dobra, teraz, widzowie, się zaczyna zabawa. Patrzcie. Bam, 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 bam. Nie, dobra, teraz to już na S totalnie, widzowie. Powiem tak, z tymi smokami to my już możemy naprawdę rozwalać najpotężniejsze rzeczy, jakie tutaj chcemy. Dobra, let's go. Idziemy tutaj, widzowie, teraz. Kupmy sobie, widzowie. Kusi mnie, żeby sobie kupić coś jeszcze. Kusi mnie, żeby kupić sobie plus 2 equipped. Ile to kosztuje? 300 robuxów. Dobra, widzowie, kupmy to teraz. Kupmy to teraz i w następnym odcinku wydamy jeszcze więcej. No, kusi mnie wydawać te pieniądze strasznie. Dobra, idziemy tutaj, widzowie. Bierzemy sobie jajo. Jedno, drugie. Zakładamy sobie te jaja. No i widzowie, teraz możemy sobie wykluć po prostu następny. Jak to się nabija szybko teraz. Ej, to jest niesamowite. Teraz, widzowie, z tymi smokami już będzie taka pompa totalna, że masakra. Tylko, kurde, te gemy nie lecą totalnie. Mamy dwa razy gems event, a nie lecą one jakoś wybitnie, tak szczerze. Dobra, odpalamy się w takim razie i bum, mamy 40% na tego, 22% na tego i ten nam dropnął. Na niego mieliśmy w ogóle 1%, widzowie, i ja nie zauważyłem tego. W tym momencie powiem wam tak, ja rozwalam tutaj wszystko tak mega szybko, że wydaje mi się, że będziemy mogli przejść już na kolejną krainę, bo mamy 10 tysięcy. Zazwyczaj w takich trybach 10 tysięcy, no właśnie, kosztuje teleport na kolejną krainę, więc teleportujemy się, widzowie, jesteśmy w nowej krainie i tutaj bijemy takie za 10 tysięcy, mamy roślinki, więc w sumie dosyć spoko, bo już zaczynamy z realnymi potworami walczyć, więc myślę, że mega spoko. Ej, trochę mi to przypomina Pet Simulatora, tak szczerze, tylko taki trochę lepszy, bo tutaj, jak widzicie, mamy smoczki, takie malutkie, co nie? Później będziemy mieli jeszcze większe te smoki i generalnie aż z tego, co wiem, tutaj będzie można nawet na smokach latać, więc to jest mega spoko. Fajne jest to, widzowie, że mamy rzeczywiście jakąś broń i że wiecie, możemy sobie klepać, możemy sobie też latać i że rzeczywiście ta animacja biegania też jest spoko, a nie jest to takie, wiecie, zbite, klocowate. No i że nasza postać totalnie nic nie robi, tylko nasyła pety i mówi bicie i tyle. A tutaj, widzowie, jak widzicie, my sobie klepiemy dosyć mocno, dosyć szybko i naprawdę spoko nam to idzie. I słuchajcie, mamy tutaj nowe smoki, więc doklepiemy sobie tutaj tego typa, który swoją drogą dostaje tak potężny damage od tych naszych smoków i będziemy sobie kupować jeszcze lepsze smoki, więc robimy zamiankę. Ile pieniędzy dostaliśmy w ogóle za to? Nie no, to jest jakiś OP giga. Dobra, idziemy tutaj i to chyba jajo będzie za... A, to za robuxy. Za 4 koła, dobra, kupujemy sobie. Bam, bam, bam. Dobra, widzowie, kupiliśmy sobie jajo. Bierzemy teraz to i co? I kurde, powiem wam szczerze, tak. Dobra, to zdejmijmy i załóżmy sobie te jajka. Na razie musimy je... O, one mają po 30. Dobra, no to klepiemy, widzowie. Te wyklujemy, zmieniamy sobie najgorsze pety i klujemy kolejne dwa, więc jak widzicie, jesteśmy już w połowie wyklucia. Te pety mają dokładnie tyle samo zapotrzebowania, ile tamte, więc dosyć spoko. I uwaga, bam! 22%, 40% i jak te pety biją? No, nie są jakieś wybitne, tak szczerze. Myślałem, że będą trochę mocniejsze, więc weźmy sobie tak, tego zdejmiemy, weźmiemy sobie to jajo, no i wbijamy kolejne jaja, widzowie, bo myślę, że tutaj, no niestety, ale nie wypadło nam nic ciekawego, co byśmy chcieli, jakiegoś, wiecie, co nam jakkolwiek grę ułatwi. No na razie to jednak... O, 22%, 40%, no nie, on jest za słaby, widzowie, on jest za słaby, nie możemy z tym smokiem latać. Ten też, tą dwudziechę zostawiamy, ale myślę, że musimy sobie jeszcze jaja podokupywać i po prostu je spróbować dropnąć jakieś lepsze te smoki. Dobra, wykluwa się nam kolejny, uj, uwaga, widzowie. No nie, no ty, wariacie, autujesz, jesteś za słaby. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Widzowie, lecimy, lecimy z tym, bam. 75 koła, nie, no dobra, rozwalmy go, co? Ty, a właśnie, tu mamy wykrzyknik i co? Dobra, już zostawmy tego. O kurde, rank up, dostaniemy, widzowie, damage większy, większa szansa na drop, coiny. Dobra, rank up, aha. I to nam daje rebirtha, widzowie, jakby. I teraz jakby od nowa zaczynamy niby, ale te smoki nam już tak nawalają szybko, że dobra, ej, czyli po wbiciu rangi dostajemy jakby możliwość zrobienia sobie rebirtha. Tylko że tak na dobrą sprawę, to my już możemy zaraz dosłownie być tam, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra, zdejmiemy tego smoka, widzowie. Postaramy się przeskipować i pójść do znacznie potężniejszej krainy. Dobra, wystarczy, że teraz to dowalimy. Dobra, chłopaki, weźcie tutaj, no, a bo to jest bosik, widzowie, jakby, to jest bosik. Dobra, let's go w takim razie, let's go. Klepiemy, klepiemy, klepiemy i lecimy, widzowie, w takim razie tutaj. I co? I sobie przełazimy tutaj za 100 koła, mamy kolejny teleport, więc wbijamy się tutaj. No i zaraz będziemy mieli tą stówę, widzowie, żeby przejść do kolejnej krainy. Dobra, widzowie, po zbiciu tego będziemy prawdopodobnie mieli znacznie więcej niż potrzebujemy, więc pójdziemy sobie na nową miejscówę. O, tutaj widzę, że Bic nam pomaga, którego mieliśmy w znajomych, bo ja sobie zawsze open serwery robię, widzowie, więc jeśli widzicie, że jestem online, to wbijajcie. Pamiętajcie, wbijajcie, wbijajcie, możecie przez grupę Ruriosiego właśnie wbijać, bo tam widzicie moje konto. Tak czy siak, widzowie, dobijamy sobie to już solidnie, dostaniemy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przejść na kolejną krainę i z niej od razu kupimy sobie nowe jaja i po prostu pójdziemy w wyklucie wszystkiego automatycznie i mamy 300 koła! Okej, idziemy teraz tutaj, widzowie, i zobaczmy. Tutaj mamy za 100, tutaj mamy za 500. Dobra, pójdźmy tutaj, dopiero rebirtha sobie walniemy za dwie krainy, widzowie. Dopiero za dwie krainy. Zapytacie się, dlaczego, Filip, za dwie krainy dopiero? A no dlatego, widzowie,
widzowie, bo sobie weźmiemy lepsze te, lepsze pety. Jedno jajko, drugie jajko, trzecie, czwarte. I teraz widzowie weźmy tak, 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 oj, tak, tak i tak. I one mają też po 30, więc podchodzimy tutaj. Czy ty masz więcej HP, czy ty masz mniej? Dobra, ty masz mniej, klepmy ciebie. Więc w takim razie widzowie, trochę może powoli, ale nabijamy sobie kolejne smoczki. I słuchajcie, z tymi smokami powinno być znacznie łatwiej. Za zabicie tego moba powinniśmy dostać, widzowie, jakieś, no, 300-400 koła z tymi boostami, co mamy. W ogóle to idzie tak mega szybko, nie spodziewałem się, że aż tak mega będzie. I uwaga, bam! 22%, 40%, 22%, 40%. Jakie te pety nasze są, widzowie? Przekonajmy. Ej, są giga dobre, giga dobre. Dobra, ale weźmy... No nie, no, nadal nie są tak dobre jak te nasze. Sadgę trochę, tak jak mam być szczery. Myślałem, że będą mocniejsze. Dobra, weźmy jeszcze, widzowie, zróbmy sobie, nie wiem, zróbmy sobie jeszcze 4 jajówy, żeby tutaj, wiecie, było git wszystko, bam, bam, bam. Dropnijmy coś lepszego, błagam! Jakiś rzadki pet, jakiś rzadki smok by się nam przydał, widzowie. Naprawdę, ale w ogóle ten system wykluwania tych petów jest giga fajny, że wiecie, bierzecie sobie taką czwóreczkę i po prostu wykluwacie naraz sobie 4 po wbiciu dosłownie paru hitów. To jest mega fajne, mega fajne, mega mi się to podoba. No i słuchajcie, w takim razie otwieramy sobie kolejne smoczki i uwaga, 3, 2, 1, bam, 22%, 22%, 22%, 22%, okej. Nie jest wybitnie, ale słuchajcie, załóżmy sobie najlepsze, no i słuchajcie, tymi już po prostu sobie klepmy. One wbiją level, widzowie, to będą mocniejsze, więc na razie musimy sobie tutaj chwilę posiedzieć i najzwyczajniej w świecie będziemy mieli zaraz wystarczająco pieniędzy, żeby przejść na kolejną jeszcze krainę i po prostu na tej kolejnej krainie kupimy sobie lepsze smoki i zrobimy sobie wtedy rebirtha, bo teraz, jak widzicie, możemy sobie zrobić tego rank upa. Ale czy chcemy? No, raczej nie. Myślę, że jeszcze jedne smoczki, widzowie, i myślę, że już będzie nam szło tak szybko wszystko, że to jakaś masakra. Teraz, jak widzicie, bijemy po 10 z łuku, bo wcześniej na początku biliśmy po 1. Boosty się nam skończą niedługo, więc może być ciężko, ale grunt, żebyśmy uwalili tego dużego moba, zanim po prostu to nam zejdzie, bo może być wtedy naprawdę ciężko i może już nie być nam tak łatwo, jak jest w tym momencie, więc dobijmy go sobie na spokojnie. Dobra, widzowie, powoli wywala się nasz tutaj wariacik, więc dobijamy go, póki jeszcze mamy pusta. To powiem tak, zaraz może być naprawdę giga ciężko, ale zobaczymy, w sumie, bo i tak mamy te gamepassy i tak dalej, więc myślę, że raczej na spoko. I sobie tutaj go ładnie doklepiemy, zobaczymy, ile w ogóle pieniążków za niego dostaniemy. I uwaga, 2 miliony, okej, nie wiedziałem, że aż tyle nam wpadnie. Czy mamy, możemy skipnąć, nie, za 3 miliony tutaj mamy. Dobra, przechodzimy tutaj, widzowie, teleportujemy się od razu. Bam, kraina taka, jak widzicie, fajna, fajna, taka, kurde, jakby orkowie tutaj jacyś byli, więc dosyć spoko. I teraz co, widzowie, kupujemy sobie full jajek. Kupujemy bam, 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 bam. Dobra, idziemy tutaj, widzowie, ja mam sposób. Idziemy tutaj, bierzemy sobie to, ściągamy, bam, bam, bam. Zakładamy sobie te jajka. Nie, nie to, nie to, nie to, nie ta mapa, nie ta mapa, nie ta mapa. Ta za 10, widzowie. Podchodzimy sobie do tego typa. Układamy go szybciutko, wykluwamy sobie te. I z nimi, widzowie, już powinno być tak łatwiutko, że to jest masakra, naprawdę. Bo widzę, że te rangi to wbijamy za pośrednictwem chyba hajsu? Tak przynajmniej się wydaje. Musimy mieć 250 coinów, więc o, 22%, 15, 15, no i 40. I generalnie te nasze smoki biją po... O kurde, dosyć dużo biją, jak mam być szczery. Dobra, ściągamy je, widzowie, wykluwamy dalej, wykluwamy dalej. Tutaj w śnieżnej krainie lecimy. Zaraz się chłopaki odpalą tutaj, spokojnie. 22%, 22, 22, 40. I patrzcie, co się dzieje, nie? Ten chłop jest tak ściągany masakrycznie szybko. I tutaj w ogóle mamy prezent, okej, okay, you got... Aha, coś tam dostaliśmy, jakiegoś boosta, widzowie, dostaliśmy. Fajnie, fajnie, fajnie. No ale co, musimy sobie te pety ściągnąć znowu, widzowie. I robimy tak. Tak, tak, tak. I lecimy dalej. Wykluwamy, wykluwamy, widzowie. Musimy, widzowie, wykluć jak najwięcej i dopiero wtedy robimy rebirtha. A, i jak rozwalimy jeszcze to może przy okazji. Chociaż tak szczerze, nie opłaca się nam bić tego, skoro my za te moby dostajemy 100 koła, a potrzebujemy 250. Dobra, to zostaniemy tutaj, widzowie. Zostaniemy tutaj. Let's go. 15%, 40, 40. I tutaj jeszcze kolega 15. Dobra, let's go. Ściągamy i lecimy znowu. Bam, bam. 40, 22, 40, 15. No i słuchajcie, ostatnia partia nam została w sumie taka pełna, więc lecimy w takim razie. 22, 22, 40, 22. No i dobra, słuchajcie, w tym momencie, widzowie, tak na dobrą sprawę możemy sobie zaekwipować najlepsze i mamy takie, więc widzicie, Gold Dragony mamy, pierwszy level. One są, no, dosyć silne, jak widzicie, one-shotujemy tutaj dosyć mocno, więc rozwalmy sobie tego i będziemy mogli sobie dzięki temu zrobić rebirtha, widzowie, więc będziemy wtedy sobie mieli jeszcze większe przeliczniki i tak dalej, więc
myślę, że dosyć spoko opcja. Bam. I cyk. Mamy Riberfa, widzowie. W takim razie rank up. No i jak widzicie, zaczynamy sobie od zera w tym momencie. Nie mamy totalnie nic. Podbijamy. Bam. No nie, no to się rozsypuje w sekundę, przysięgam. Dobra, idziemy od razu tutaj na bossa, widzowie, bo tu nie ma co. Rozwalamy tego typa. W sekundę dosłownie. W sekundę on się meltuje, widzowie. Teraz tutaj. Bam. Teraz tutaj. Bam. Bierzemy to. Bierzemy to. A czemu tak? Co się stało? A zlagowało nam grę aż. Zlagowało nam grę aż. Taki, tacy potężni się zrobiliśmy tak szybko. Teraz, widzowie, jest taki speedrun tutaj, że to jest masakra jakaś. Patrzcie, co się teraz dzieje. Nie no, jak szczerze, jak się wrzuci hajs na początku i te smoki się przywali z jakiejś mocniejszej krainy, naprawdę to idzie tak giga szybko, widzę, że to jest jakaś masakra. Teraz już możemy tutaj lecieć do kolejną krainę. Chodzimy. Tutaj mamy za półtorej bańki, tutaj mamy do tego. No nie no, to schodzi tak w szybkim tempie, że to jest niesamowite, nie? Wyobraźcie sobie, co by się stało, jakbyśmy dali double damage sobie, bo to jest damage smoków, a one w tym momencie biją po 15 tysięcy. To już by było w ogóle potężne. Przechodzimy do kolejnej. Bam, jesteśmy tutaj, gdzie w sobie skończyliśmy. Jak widzicie, tutaj mamy trening i możemy sobie tutaj nacisnąć. Jak widzicie, zabija się nam wszystko samo, więc jakby w tym momencie stoimy sobie tutaj i powodujemy coś takiego, że generujemy sobie damage i dzięki temu dostajemy sobie pieniądze? Chyba nam traci pieniądze? A nie! To powoduje, widzowie, ten trening, że nam zżera hajs i zżera nam go coraz więcej, ale my strzelamy z łuku coraz więcej. I teraz bijemy po 600, jak widzicie, z tego łuku. Tutaj pokazuje nam damage. Zaraz będziemy bić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, aż będziemy w tysiącach nawalać z łuku nawet, więc nie będziemy bezużyteczni, tylko będziemy też bić z naszymi smokami, więc to nie będzie tylko tak, że one biją, ale będzie też tak, że my będziemy coś klepać, widzowie. Ej, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Patrz, teraz jak nam szybko pieniądze schodzą. Teraz już nam w ogóle szybko te pieniądze schodzą i będziemy bić sobie po jakieś półtorej klocka, więc fajnie, fajnie, fajnie. Dodatkowy damage, plus jeszcze przeliczniki i tak dalej. No myślę, że wykręcimy coś ciekawego. Myślę, że tutaj będzie można coś wykręcić, widzowie. Zobaczmy, podbijmy do tego. Ja po 10 klocka teraz nawalam, widzowie, z tego łuku. Ej, nie no, to jest solidne już. Dobra, to jest już solidne, widzowie, powiem wam tak, że teraz to już jest na S wszystko. Dobra, 5 milionów, chłop ma życia, a schodzi normalnie jak zwykły mobek jakiś white, nie? Totalnie. Dobrze, widzowie, więc słuchajcie, zaczynaliśmy tak, jak widzicie. Mieliśmy jeden damage i słaby łuk i nasze smoki były dosłownie, nie wiem, po parę damage'a i wyglądały mniej więcej tak. Były po dwa. A teraz, widzowie, grając sobie troszeczkę, mamy Golden Dragon Epiki, które nie dość, że wyglądają naprawdę solidnie, to jeszcze mamy potężny łuk, który powoduje, że strzelamy po 10 tysięcy damage'a, więc powiem wam szczerze, jestem usatysfakcjonowany. Jeśli chcecie więcej odcinków z tego trybu, to pamiętajcie właśnie o lajku, o sobie, o komentarzu, o wszystkim, widzowie. Piszcie mi w komentarzu, chcę więcej. Jak dużo osób napisze, chcę więcej, to będę wiedział, że oglądaliście do końca. Zostawię wam jakieś serduszka i przy okazji, widzowie, będziemy sobie nagrywać tego więcej. Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Trzymajcie się i hej!